namiotów wspólnymi. Razem śpiewamy nasze serca. Niech ta melodia jeszcze brzmi. Róża czerwona jak sami. Stąd przypomina tamten czas. Szanowni Państwo, na samym wstępie przepraszamy, że chwileczkę to musiało potrwać, ale trzeba oczywiście wszystko dostroić, aby grało wyśmienicie. Już za moment na tej scenie wystąpi artysta, który ma ogromne możliwości wokalne, ponieważ dobrze radzi sobie z klasycznym repertuarem muzyki rozrywkowej. Dobrze i swobodnie czuje się w każdym repertuarze. Na swym koncie ma wiele niezapomnianych koncertów. Jest osobowością sceniczną i jest niewątpliwie niepowtarzalny. Nie sposób go pomylić z jakimkolwiek innym wykonawcą. I to mówię z czystym przekonaniem. Panie i panowie, przed wami Mariusz Kalaga z zespołem. Wielkie brawa! Rozpoczniemy jeszcze raz.
plaży ściągnęły nad wodę dziewcząt moc. Słucham więc serca, co mi rozkaże, patrząc nieśmiało na jej goc. Dała mi sygnał, że mogę odejść, jej czarne oczy mi obły mnie. Znów mam nadzieję, że to jest prawda, czy tylko zwodzi mnie. Każde niepowodzenie miłość potrafi zwyciężyć. Powiedzieć Państwu, o miłości można dużo mówić, na przykład Anglicy mówią I love you. Francuzi mówią je t'aime. Niemcy mówią ich liebe dich. Ale nie ma to jak w języku miłości amore mio. Ciao amore, cosa fai?
Jakbyście Państwo troszeczkę dłużej poklaskali, to bym się zdążył napić. Dziękuję bardzo za wyrozumiałość. Dziękuję bardzo. Wiecie Państwo, jak to jest z tym piciem? Wiecie, czy nie wiecie? Kobieta, jak wejdzie do sklepu, przymierzy i nie kupi, to tak jak facet naleje, nie wypije. Mój przyjaciel, multiinstrumentalista Jacek Dobrzański, bardzo dużo pije kawy. Chłopisko dobrze wygląda, kawę lubi. Ja z kolei piję dużo herbaty. Ale jak się spotykamy od czasu do czasu, żeby się nie kłócić, to pijemy wódkę. Tak, drodzy Państwo, w życiu trzeba być prawdziwym, nie udawać kogoś, kim się nie jest, bo to się absolutnie nie opłaci. A poza tym, jak człowiek mówi prawdę, to nie musi nic pamiętać. Prawda? Zatem nie udawajmy, bądźmy prawdziwi, tak jak w piosence o takim właśnie tytule. Nie udawaj! Thank you.
Państwo, za chwilę będzie opowieść muzyczna, bo tak chcemy Państwu zawsze tutaj w naszym muzycznym koktajlu przedstawiać. Ja przede wszystkim cieszę się, że na widowni sama młodzież! Sama młodzież! Brawo dla młodzieży! Drodzy Państwo, pamiętajcie, niezależnie od wieku, ciesz się z życia, człowieku. A poza tym, kochani Państwo, my nie rezygnujemy z młodości. Dalej robimy te same głupoty, tylko wolniej. Tylko wolniej. No tutaj ostatnio dwie sąsiadki się dawno nie widziały i jedna mówi: cześć Marysiu, cześć! No cześć Krysiu, cześć! A co tam u ciebie, Marysiu? A, daj spokój, wszystko mnie boli. Wszystko, głowa mnie boli, żołądek mnie boli, plecy mnie bolą, nogi mnie bolą. No co ty opowiadasz, Krysiu, co ty opowiadasz? Ja wczoraj widziałem, jak wieczorem do ciebie wchodził Andrzejek, rano wychodził Jacek. No chyba mi nie powiesz, żeście całą noc telewizję oglądali. A Marysia mówi: co za ludzie, co za ludzie. Jeden organ zdrowy i wszyscy zazdroszczą. No to ta noc dzisiaj z niedzieli na wtorek będzie ciekawa, jak pójdziecie do swojego albo do cudzego domu. Nie zapomnę tamtej nocy. Ja wiem, już włóczę się za tobą. Zimne nocy tule się do wspomnień, a ty nawet kiedy jesteś tobą, wcale nie chcesz się przyznawać do mnie. We'll be right back.
Dziękuję bardzo za radę. Dziękuję bardzo Państwu. Piosenka mówiąca o tym, żeby mężczyźni patrząc w oczy kobiety możemy widzieć tylko i wyłącznie prawdę. Cała prawda w Twoich oczach, kochana. Muzyczna to opowieść mówiąca o tym, że nie wierzę, jak wszyscy tutaj jesteście, każdy z was przynajmniej raz przeżył letni romans. A tu słyszę, a bo to roz. Niech każdy sobie przypomni swój. Co prawda lato w tym tygodniu się już skończyło, ale możemy myślami jeszcze sobie przypomnieć nasze wyjazdy letnie, tegoroczne, w różne miejsca, czy to w Polsce, czy za granicą. Zatem każdy sobie przypomina swój mały letni romans! Urocza kawiarenka, małe stoliki dwa, przy jednym ty usiadłaś, przy drugim byłem ja. Się spotkały, obieśmielające nas.
Państwo. Proszę Państwa, było dla dziewcząt, było dla kobiet, to mam nadzieję, że teraz dziewczynki się nie obrazicie, będzie dla chłopczyków. Nie obrazicie się? Nie? A powiedziały trzy. Nie obrazicie się? No, teraz wszystkie się nie obrażą, to dobrze. Zawsze mi się pytają, panie Mariuszu, jak się pan czuje po 50? A ja mówię, lepiej po setce. W każdym razie każdy mężczyzna po 50 musi mieć przynajmniej 3 godziny czasu na seks. A tu kobiety takie oczy. Godzinę się prosi, godzinę się stara i godzinę przepraszam. Przepraszam, kochanie! Kobieta, sekretarz kobieta,
skarbnik, kobieta. I ile usłyszałem sołtysowych, to rany bocie. Brawa dla wszystkich sołtysowych! Brawo dla kobiet w gminie Sienkowice i okolica. I za nawet sołectwo Orzechów. Brawo dla Orzechowa też. Ale rządzą, nie? Bo tam, gdzie diabeł nie może, to co? To mamy pośle. To jest prawda, drodzy Państwo. Zatem to była ta dziewczyna dla wszystkich dziewcząt z waszej gminy i tutaj obecnych na tym koncercie. Jedziemy! Z tego pendrive'a i z płyty, ale kocham je wszystkie! Wiele dziewcząt jest na świecie, każda inna. Trzeba zdrowia, by ogarnąć taki szmat. Tak na pozór prawie każda jest niewinna. Lecz w marzeniach to na wiele taką stać. Trzeba tylko do dostępu rozszyfrować i obiecać wielką miłość, no i już. Tylko po tym trzeba drogę.
się dziecko nie zdarzyło. Albo ślub. Piaseczek, takie morze lazurowe, no by było fajnie jeszcze korale do tego, tak? Przyjemnie, jedziemy na wyspę z korali? No to jedziemy. Thank you.
Jakoś tak się potoczyło, że zastanawiałem się, co by to było, gdyby Einstein był jak Casanova. No i posłuchajcie, co to się z tego, z tych lekcji fizyki wyniosło. Einstein i Casanova! Yeah.
poprosić jeszcze dłużej? Kochani Państwo, tak jak wspomniałem, co prawda lato już mamy za sobą, bo się zaczęła jesień, ale przypomnijmy sobie i lato, i wakacje, i podróże, bo każdy pewnie gdzieś korzystał z tych wakacji, wyjeżdżając w różne zakątki, czy Polski, czy świata i tak dalej. Lato, wakacje, podróże! Skorzystać w odpowiednich momentach. Zatem posłuchaj serca. Nie kombinuj, moja miła, nie kombinuj.
Proszę Państwa, kolejna opowieść muzyczna, już taka będziemy się zbliżać ku końcowi naszego koncertu, ale to jeszcze trochę zanim to nastąpi. To jeszcze piosenka o tym, że czasami mężczyzna źle zrozumie kobietę. Kobieta coś chce od niego pozyskać, ale on jest taki troszeczkę nieufny, nie wie o co chodzi, potem się dopiero orientuje, że mają się ku sobie. Źle się zrozumiałem. Wszystkie na podwórze i robimy.
Higienicznie i rozmnażajcie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. A przed nami są festy.
Katowice podobało się? A czy chcecie więcej? Panie Mariuszu, co pan na to? Pan konferencji pewnie nie słyszał, co krzyczała publiczność. Jeszcze jeden. Jesteśmy przygotowani. Jedna z gwiazd już była, dziewczynki. Na PiS się zawsze gra coś innego niż co wcześniej. Drodzy Państwo, mówiłem na początku, Proszę Pana, a Pan pracuje w radiu? Bo cały pasaż gada. Mówi Pan i mówi. Panie, ja niestety nie. Drodzy Państwo, życie jest piękne, każda chwila jest ważna. Prowadźcie się higienicznie, tak jak powiedziałem, dożyjecie długich dni życia. Doganiamy każdego dnia. Życie tak w radości, w takiej pełnej bazie wszelkich cudownych pomysłów. Więc dogonię jeszcze życie. Posłuchajcie, zobaczycie, też się Wam będzie podobać. Za chwilę płyty, pendrive'y i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.